A jesteś świętej pamięci. Stefan, Stefan, gdzie mój kot? Stefan. O, gdzie jest kot? Mój Stefan. Oj, Stefan, oj, Stefan, gdzie mój kot Stefan? Proszę ojca, dzwonić, żeby dała mu odpocząć.
Myślą o tym, żeby dziecko uczyło się piątego języka,
tygodnia. Żeby dziecko się kształciło. Czemu ojciec jest wzorem? Ja wie pani, tak jeździłem trochę po Polsce. Wiadomo, że gdzieś tam upadku układały PGR. Ale ja bym załamany tym, jak widziałem, jak no syn najchętniej by może uciekł z tego domu, ale był za mały. Tata, czego ten tata go uczy? Tego, że stoi i pije z kolegami piwo. No ale dlaczego? No ale to sobie nie szkodzi. To sobie chociaż, ale wie pani co, zawsze można coś zrobić. Zawsze, no, wie pani co. Czy ojcu będzie łatwiej utrzymać rodzinę, gdy sięgnie po piwo, nie mając pieniędzy? W ogóle nie utrzyma, ani właśnie wszystko się rozpadało. Gdybyśmy chcieli dotykać innych narodów, prawda, na przykład Żydów, to też mogło być różnie, ale nie doświadczałem tego. Widziałem i słyszę, czy Stany Zjednoczone ludzie kochają, cały czas ojciec, matka dbają o to, wykształcenie tego dziecka, żeby było bardzo szeroko. Jak ma pieniądze, to chyba, a jak nie ma pieniędzy, to chyba. Ja sama mam zawsze wtedy, jak miałam talent, to ja nie mogłam go wykorzystać do końca, bo się tak było na lekcji. Tylko wie pani co, też nie do końca tak się też na to zgodzę, ponieważ tak mówimy, że nie mamy pieniędzy, a stać nas na to, żeby kupić papierosa, więc gdybyśmy, na to trzeba tak bardzo szeroko też spokojnić. Jest koncert dzisiaj, powiedział tak, że jak ja chcę, to jest w Makowie, można mieć podobne firma, ale trzeba musi przeczytać o 3 zł więcej za godzinę płacić. Ja mówię, no i jak sobie wyobrażasz, że ja będę do Makowa jeździć 80 km, że tam się daleko. Pan Uchański przyjeżdżał na Bosińską, czasem swoim samochodem, a zwykle pociągiem, z Makowa. No to ale on tak chciał tam na tej Bosińskiej siedzieć, bo tam zawsze te 2 złote przynajmniej przypłacał. No to te 3 złote, to jest bardzo dużo, bo tak 48 godzin. 24 razy 3 to jest prawie 100 zł. No nie prawie 100 zł, ale to 75 zł, czyli no to jest bardzo dużo za jedno. Ja mówię, tak na 3 dni jechać, ale tak, trzeba by przerzucić się na inną firmę, orzeczenie przekazać stąd tam, ja mówię, to nie. Będziemy coś tu zlecenie, będzie zlecenie, bo tam już wygrał przetarg, tu będą się budować i już będzie tam siedzenie. Nadaje nam Radio Kościół.
Herbatkę pij. Ktoś mnie ukradł, no ale też popatrz, czy a ty herbatkę. Albo ktoś, że no, zastąpił się. Mefacic. W karczmie. Na co jest mefacic? Ktoś popracował trochę na swoim. Jak masz ten żołądek, to może ci ktoś pomoże. Mylan, na co jest? A tak to ci ktoś tak mamił. Na co Mylan jest? O, matko, matko wielka, to takie są realia. Jak stajesz... Naprawdę, to jest najlepsza herbatka. Widzisz to, miej świadomość tego, że to się może źle dla ciebie skończyć. Jakieś konsekwencje nie tylko ciebie będą dotykały, ale również... Co jest? Tutaj ta gruba polityka, czy ta wielka polityka, no miejmy świadomość tego. Jak? Nie wiem, komu będziemy podskakiwać. Możemy próbować Rosji podskakiwać, no ale to takie mocarstwo. Ja bym się zastanawiał, jak to zrobić, żeby interesy tam jakoś próbować, prawda, nie podskakiwać, tylko jak to zrobić, żeby to coś też mieć dla siebie. No i tutaj potrzeba się cały czas tego uczyć, a nie obrażać się, a nie mówić, albo ten, bo tamten. Ma takie zdolności, ma te umiejętności, które wykorzystuje moje słabe strony. Tak bardzo często. To nie znaczy, że to ja mam być draniem, że to mogę pozwolić na to, żeby miało się jakieś tam projekty. Bo też zawsze to pytanie, kim ja jestem. Jestem pierwszym człowiekiem, a jak już jestem wierzący, chrześcijanin, katolik, no to czy prawo Boże mi na to pozwala, czy prawo, bo, czy moje sumie mi na to pozwala? Nie pozwala. Już się nawet nie ma nad czym zastanawiać, że to trochę też boleć będzie. No to trzeba szukać takich, z której będę budować tę wspólnotę, którzy mi nie sprzedają. Żeby też jakoś tak, no, kamera. Ona pokazuje, że myś ukradła sera. To tyle, panie Mario. Kamera. Patrzmy na siebie. To pokazuje, że myś... A na jaki koperekę chodzi? Koperekę robili. Nie, może potrzeba. Aha, no go. Niebo się nie zawraknie, to krajowa czysta. Ja widzisz, przed wojną byłem komunista, ja chciałem być kim, bo ja byłem Żyd.
A jak Żyd w niedługimś, to ten Żyd był nikt. Może stąd dla świata tyle z nas pożytku, że bankierom i skrzypkom nie mówią ty Żydku. Ja bankierem nie byłem, ani wirtuozem. Wojny w Rosji przeżyłem, a swoim się zmrozem. I na własnych nogach przeleciłem. Razem z Armią Czerwoną, jako kuli truk. Ja byłem jak Mojżesz, niosłem prawa nowe, na których się miało oprzeć odbudowę. A potem mnie, lojalnego komunistę, przekwalifikowali na manikirzystę. Ja kocham Mozarta, Bóg to dla mnie Bach, a tam gdzie pracowałem tylko krew i strach. Spałem dobrze przez ściany, słysząc ludzkie krzyki, a ósme w następstwie października tak zwanych wydarzeń. Już nie byłem w urzędzie, byłem dziennikarzem. Ja znałem języki, nie mnie uczyć jak pisać wprost to, co łatwiej można pisać w spak. Wtedy myśl się zrodziła niechcący być może, żem się z krajem tym związał, jak mogłem najgorzej. Za te hańbę zasługi, Warszawa czy Kraków, Gomułka nam powiedział, Polska dla Polaków, już nie dla przybłędów, pospolita rzecz. Wiesław jak faraon opędził nas precz. I szli profesorowie, uczeni, pisarze, pracownicy urzędu, szli i dziennikarze. W Tel Awiwie właśnie, za rogu, z rozpędu, wpadłem na byłego kolegę z urzędu i pod ścianę płaczu iść mi było wstyd. Czy ja komunista, czy Polak, czy Żyd? Nie umiałem jak on chwały czerpać teraz z tego, że się z bankruta robi bohatera. Wyjechałem, przeniosłem się tutaj do Stanów. Mówią, czym jest komunizm, ucz Amerykanów. Powiedz im, co wiesz, co na sumieniu masz, a odkupisz grzechy i odzyskasz twarz. A ja przecież nie umiem nawet ująć w słowa, jak wygląda to, co mniszcząc zbudował. I tak sam sobie zgotowałem zgubę. Meloman, nie skrzydek, nie bankier, a ubek. Oficer polityczny, nie ruski heroj, ani syjonista, ani też nigoj. Jak ja powiem Jehowie, za mną Jahwe stań, z tą Polską związanym pępowiną hań. Jak ja powiem Jehowie, za mną Jahwe stań, z tą Polską związanym pępowiną hań. No nie ma chorą. Historia. Proszę bardzo, Radio Maryja. Może na Fundusz Polski Północnej. Szczęść Panu. No się tak przedstawię, bo... Jestem nie w swoim miejscu zamieszkania teraz. Proszę jednego ze słuchaczy Radio Maryja. Osoby z Berlina, które... Chciałem powiedzieć tak, że po raz pierwszy się z ojcem Grzegorzem nie do końca zgodzę, dlatego że... A mianowicie jakiś pilny polityk generalny. Znaczy, chciałbym się odnieść do tych wcześniejszych telefonów. Postaram się, żeby ta wypowiedź nie była zbyt przedługa, ponieważ drugie wypowiedzi potem niczego nie wnoszą, bo ubiega się od górnej osi tematu. Ale chcę powiedzieć tak, że ten pierwszy pan, nie pamiętam jego imienia, i ten drugi pan Andrzej Włosławka, zdaje się, który miał taki problem z zadzwonieniem się, z tym połączeniem, obaj mają panowie rację. Tylko czy musimy patrzeć na to, że... I teraz jeszcze, biorąc pod uwagę to, co pani Maria mówiła, jak najbardziej się zgadzam. Ojcem Grzegorza nie do końca, dlaczego? Dlatego, że... owszem, zgadzam się z tym, co ten ojciec powiedział, że no, trzeba mieć... Trzeba się starać, tak, że no, mimo trudności trzeba wierzyć, tak, czyli zostało to reasumowane w ten sposób, że wiara, wolna wola, przepraszam, silna wola, tak, wolna wola oczywiście i wiara, tak, Boga, no ale no cóż, jeżeli trafi na człowieka, który ma budżetowy, że tak powiem, ziemia jest zawierana z nóg, miejsce pracy i on się załamuje. Na ten temat właściwie i on wtedy nie wiemy, tak, nie wiemy, co się dzieje. Po papierosy, czy łatwiej mu ulegnęło go swoim słabościom, niż zadbać o rodzinę, ponieważ dbanie o rodzinę to jest ze świeżo też nacjonalizowanych banków publicznych. Miał też trzeba mieć się koncepcją, że tak powiem, charakter złożenia nasz, odpowiedniej kraju w Polsce, dlaczego struktury finansowej. Tutaj ludzie, którzy chcą coś osiągnąć, na ten temat, są po prostu odcinane im skrzydła, potrafią
miliardów złotych są tak olbrzymie, prawda, że nie mają osłony politycznej. Kwestia finansowania, moim zdaniem, to powinna być sprawdzają się, że uwagi autorów tego projektu, majątki swojego życia, tracą pracę. Wiemy, że na pewno dostajemy nagle się okazuje, że środków unijnych, to Unia Europejska zaangażowała się już w dofinansowanie regionalnych portów lotniczych. Nagle się okazuje, że oni mają dziedziny, że nagle można czegoś się przyczynić, mają jakieś kontrole firmowe, uzasadnione, że coś tam się zawsze znajdzie. Proszę popatrzeć na to, co się dzieje. Przypomina mi się taka firma z Poznania, zdaje się, Pesco, oni się chyba nazywali, młodzi ludzie. Tak, kiedyś też mówiliśmy o tym. Tak, i chodzi mi o to, że ojcze Grzegorz, no to jest, no ja bym chciał wszystkich pogodzić w tej dyskusji. Nie wiem, czy to prawda. Nie, to jest, tak, myślę, że to jest możliwe, bo chodzi o to, że tutaj chodzi o też o posłatę i mocny charakter, tak? Ja myślę, że ta demokracja, którą od jakiegoś czasu nazywam demokracją, pamiętam, że to dziś z młodości mi się tak kojarzyło, demokracja z demokracją. To się okazuje, że rządy większości, na przykład to demokracja jest rządami większości, ale wcale nie jest powiedziane, że ta większość jest dobra. Ona służy jak najsłabsza. Tu się okazuje, że jest jakaś mniejsza i niepokazana. Swoje interesy załatwia. Być może naraża się teraz. Ale powiem tak, że ja tego nie mój znajomy wymyślił takie powiedzenie, że już się okazało się, że wiedzieliśmy, że będzie premierem nie pan Jarek Kaczyński, a pani Beata Szydło. Także proszę Państwa, to są takie dyskusje, że naprawdę przyszedł chłopczyk taki, ale całkiem taki malutki taki, szukał kota Stefana. Proszę Państwa. On tu kiedyś siedział 3-4 dni temu, taki kot. Ja patrzę, Boże, co to takiego szarego? Ale ja po prostu nie przyglądając się, no widzę, że ten punkt jakby jakiś nowy, obcy, nie obcy, a to rzeczywiście siedział kot. I ten kot się wziął przestraszył. No i uciekł się przestraszył, bo po prostu posiedział i się popatrzył na mnie. Wcale tam nikogo nie było, bo on czuł się, tutaj ma oznakowany teren moczem. Troszeczkę bardziej ostro. A, mamy to radio przestępcze. Nie, to musi być 89. Beata Szydło, proszę Państwa. Coś tu kręcą, bo chcą ten kościół już wywalić, ale my mówimy, że to jeszcze te relikwie będą zniszczone jako święci świadkowichowi. Poczekajmy. No ale teraz to kto tutaj jeszcze do tego rządzenia sobie się kręci? Jest jakaś babka w 2009 roku. Niemka, jak ona się... Możemy być zadowoleni, czy nie. Tylko niech pan zobaczy. Też nie chcę stawać po jednej, czy po drugiej stronie. No też chcemy żyć w prawdzie, jako ludzie. Chcemy, żeby się bardzo polską parlament. Zawsze czerwona prawa strona każdego obowiązku. Nie rozsadzać, tylko umacniać polskie gospodarkę na szczycie, ale edukacja, wszystko, każdy sektor, który służy Polakom.
Gdy marzy, przepędzimy tę. Takie wibracje są. Dzieci też ze szkołem Downa są. O, wy chcecie od nich. Te dzieci często fajne są. O godności mówimy, proszę Państwa, będziemy mówić coraz więcej o godności. Może Polska wpadnie znowu w jakieś oblicze kolonializmu, bo to wiecie Państwo, jak zabierali Murzyna z Afryki, to gdzie by tu o godności? Będziemy mówić przecież tak jak Polaków do, na Sybir w wagonie bydlęcym, to Murzyna też tu wieźli w jakimś wagonie bydlęcym. Proszę Państwa, tempota, bo jest tak, że osoby niepełnosprawne to wcale nie muszą być jakieś debile z wielkimi głowami, jak u Mareczka. To może być, że człowiek ma, jest wyczulony bardziej, może być w związku z tym przeczuleniem przestraszony, może mieć częste depresje. Ja sama spotkałam się z bardzo wielu różnymi ludźmi, na przykład Bożenka, nie Bożenka, tylko Małgosia literacka. Ona też do szpitala na Gruzińską się zgłosiła i nikt nie wiedział, co jej jest, a ona... Jak myśmy jechali, proszę Państwa, do Białegostoku na Melchiory, to było najlepsze, bo tam było bardzo bogato, w Filharmonii Podlaskiej. No ta Bożenka przyszła, Małgosia, na rowerze przyjechała do autokaru nas pożegnać. Ja mówię, Małgosia, wsiadaj i po co ci ten rower tylko? A ona mówi tak, że ona nie może przejechać więcej niż 100 kilometrów, bo jak ona przejedzie 105 kilometrów 10, to ona narobi nam takich kłopotów, no po prostu coś się będzie źle czuła, jakieś depresję będzie miała. Także widzicie Państwo, ludzie mają różne choroby i teraz choroba osób niepełnosprawnych, niepełnosprawność, to nie jest jakiś down, bo z tym Dąbrowskim też rozmawiałam i on mówi, że no na przykład jak tak z nami rozmawia, wcale nie rozmawia, widzi, to że my nie jesteśmy jakimiś tam osobami niepełnosprawnymi, ale to przecież na czole nie jest napisane, to więc facet nie z tego wieku, facet nie z tego czasu. No. No i tu jest właśnie dyskusja na temat osób niepełnosprawnych. Tu jest też mówione akurat o tych na wózkach inwalidzkich, no dzieci w ogóle są czasem niepełnosprawne. I jak i dorośli są niepełnosprawni i dzieci są niepełnosprawne. Ale że ludzie tacy są ciemni, że zielonego pojęcia nie mają i facet pracuje w jakiejś tam windykacji sądowej. No to się tak na te pieniądze ustawił, dziadostwo ustawiło się na te pieniądze,
że o człowieku nie wie nic, a przecież czy psychologia jest super. Ja to z psychologii zawsze piątki. Dlaczego mnie psychologia pociąga? Ja mogę wiedzieć więcej z tej psychologii niż ktoś po psychologii, bo ja mogę mieć różne ciekawe przeżycia z czasu wcześniejszego, co psychologii dotyka. Rzeczywiście sklep piękny w sensie takim, że prosto pójść kupować świat rajem otwarty, proszę Państwa, dla mamy wiatraczną. Z Pragi południe. No do tych cyganów jeszcze dołączą Żydzi. Do tych cyganów jeszcze dołączą Żydzi. A kto nimi tu się brzydzi? A tu radio, radio. Radio. Kącika. Ale to nie znaczy, że sprzedani. Tak sądzę. Chciałbym być posądzony, nie posądzony o jakąś naiwność, albo sprawie, że mam klapkę. Ale chcę zamki wymyć? Bardzo dziękuję. Chodź mi, paska nowa.
Proszę Państwa, najważniejsza jest fania. To co słychać? Papież Franciszek przyjął na audiencji premiera Mateusza Morawieckiego. Wśród tematów rozmów pojawiła się kwestia podejścia Polski do migrantów i postulowanej formy pomocy w miejscu ich pochodzenia. Szef rządu relacjonował w rozmowie z dziennikarzami. Będą przeglądać tych migrantów, bo no jeszcze się nic nie stało, ale wiesz. Do różnych funduszy. Zdaje się, że tych Ukraińców to chyba będą wypędzać. Szpitale, szkoły na Bliskim Wschodzie, czy poprzez EU Trust Fund for Africa w północnej Afryce. I papież absolutnie zgadza się z naszą polityką. Tutaj nie było cienia wątpliwości, że to jest ten kierunek działań politycznych, ale też w obszarze właśnie migracji, a w szczególności uchodźców, który my prezentujemy. Szef polskiego rządu powiedział, że Ojciec Święty był również bardzo zainteresowany sytuacją na Ukrainie. Premier poinformował biskupa Rzymu, ilu migrantów oraz uchodźców przyjmujemy z tego kraju. Jak podkreślił, ten wymiar wschodnioeuropejski, który nie jest tak dobrze widoczny na zachodzie Europy, w państwie Watykan jest rozumiany i doceniany jako wysiłek Polski na tym odcinku. Premierowi podczas dzisiejszej wizyty w Watykanie towarzyszyła żona wraz z dziećmi oraz członkowie jego gabinetu. Papieża był, Morawiecki był u papieża, proszę Państwa, a oni chcą ryzyka prześwietlić jego bogactwo. Do komisji wpłynął wniosek pełnomocnika byłego szefa kancelarii premiera Donalda Tuska. Zawarto w nim prośbę o przesunięcie planowanego na środę przesłuchania Tomasza Arabskiego. We wniosku poinformowano, że Arabski ze względów zawodowych przebywa poza Polską. Według posła Prawa i Sprawiedliwości Jana Mosińskiego były szef KPRM może mieć dużą wiedzę na temat afery. Przede wszystkim środowisko gdańskie, mocno związane z establishmentem władzy ówczesnej, ma zapewne dość daleko idącą wiedzę, jak przebiegały te procesy przy, że tak powiem, okradaniu Polaków, no bo nie ogłosimy się. Arabski to w ogóle, widzisz, no jest podejrzany. Że tak powiem, zdeponował tam swoje oszczędności życia, więc myślę, że Tomasz Arabski, jako osoba związana z środowiskiem Donalda Tuska, z środowiskiem gdańskich liberałów, będzie miał, ma wiele do powiedzenia, jego nieobecność. Arabski, jego nieobecność, bo już pieniążki w raju podatkowym to są ludzie bardzo kulturalni, pod krawatem, eleganccy, pachnący, pachnący jak ogiery pachnące, nakradli pieniędzy, a oni chcą tutaj, wiesz, odwrócić uwagę, że o ryzyku. Coś mówią źle, że Rydzyk ma pieniędzy dużo, skąd on to wszystko ma obliczyć, Żydzi będą przeliczać, prawda? I taką aferę zrobili specjalnie o Rydzyku, żeby, wiesz, odwrócić uwagę tu od spraw arabskich. Arabskich. Jak podał jeden z dzienników.
Polaków. Elementem strategii migracyjnej ma być m.in. wydłużenie do roku możliwości pracy na podstawie oświadczenia. Czas obowiązywania pozwoleń na pracę ma być wydłużony z 3 do 5 lat. Dodatkowo małżonek osoby, która ma zezwolenie na pracę, radio nie będzie musiał starać się o taki dokument, poinformowała gazeta. Rząd chce, by łagodniejsza polityka migracyjna dotyczyła też obywateli państw Azji Południowo-Wschodniej, na przykład Wietnamczyków i Filipińczyków. Rozwiązania zawarte m.in. w nowelizacji ustaw o instytucjach rynku pracy. Także widzicie państwo, nie będzie łatwo tu nawet w Polsce pracować, bo minister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed mówi, że nie będą wpuszczać rok do pracy w podstawowych zawodach. Nie będą wpuszczać Polaków tu. Nie będą wpuszczać. Nie będą wpuszczać. Zależy nam, czyli cała kwestia związana z przemysłem budowlanym, kierowcami, opiekunami osób starszych, czy kwestia związana z, no, z innymi takimi zawodami, które potrzebne są wykwalifikowane kadry, choćby w branży IT, a dzisiaj nam brakuje na rynku pracy w naszym kraju. I stąd też te zmiany. Kończyły się też negocjacje międzyresortowe dotyczące strategii imigracyjnej, której elementem jest nowela ustawy o instytucjach rynku pracy. W tym miesiącu ma być także gotowy dokument Priorytety społeczno-gospodarcze polityki migracyjnej, plan działania. Według GUS-u na koniec zeszłego roku w gospodarce było niemal 118 tysięcy wakatów, o połowę więcej niż rok wcześniej. W poniedziałek minęła 29. rocznica wyborów parlamentarnych przeprowadzonych na zasadach uzgodnionych podczas obrad Okrągłego Stołu. W porozumieniu z Solidarnością komuniści zapewnili sobie 65% miejsc w parlamencie. Pozostałe przeznaczono dla kandydatów bezpartyjnych. Były prezydent Lech Wałęsa napisał na Twitterze, że 4 czerwca 1989 roku to jedna z najważniejszych dat w historii Polski. Trzeba było zawrzeć kompromis z komunistami. Nie było innego wyjścia, bo oni dobrowolnie władzy by nigdy nie oddali, stwierdził Lech Wałęsa. Były przywódca Solidarności dodał, że dziś też musimy walczyć o demokrację. Historyk profesor Wojciech Polak mówi, że sugestia, iż w Polsce nie ma demokracji, jest mocno przesadzona. To, jak ocenił, wykorzystywanie do bieżącej polityki ważnej daty w historii Polski. Nie jest to data do jakiegoś szczególnego świętowania. Są ważniejsze. Z drugiej strony jest to data, o której jednak trzeba pamiętać i z której należy dokonywać subtelnego rozróżnienia. Wybory okrągłostołowe były, można ocenić, pozytywną metodą przejęcia władzy z rąk komunistów. Pozytywną, bo skuteczną i bezkrwawą. Natomiast błędem było przywiązywanie się za bardzo do tych postanowień okrągłego stołu, bo to przyniosło wiele nieszczęść w postaci, no, czy jeszcze wzmożenia tego uwłaszczania nomenklatury, czy niszczenia akt esbeckich w okresie już rządu Tadeusza Mazowieckiego, do wielu innych złych zjawisk to doprowadziło. 4 czerwca w związku z rocznicą wyborów z 1989 roku jest Dniem Wolności i Praw Obywatelskich. Ustanowił go Sejm w uchwale z 2013 roku. W centrum Krakowa został odsłonięty pomnik generała Ryszarda Kuklińskiego. W trakcie wieczornej uroczystości przemawiał m.in. konsul generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie. Monument stanął na placu Jana Nowaka Jeziorańskiego, przed dawnym budynkiem dworca głównego. Doktor Jerzy Bukowski, były reprezentant prasowy Ryszarda Kuklińskiego w kraju, zwraca uwagę, że pomnik ma charakter symboliczny. Pokazujący istotę jego misji w postaci łuku, symbolizującego szablę oficerską oraz połączenie wschodu z zachodem, którego dokonał, rzucając wyzwanie sowieckiemu imperium zła, oraz walące się płyty symbolizujące upadający mur berliński. Na tych płytach są napisy w języku polskim i angielskim, to bardzo ważne, bo tamtędy chodzi wielu cudzoziemców, pokazujące, na czym polegało bohaterstwo człowieka, o którym były szef CIA William Casey powiedział, że nikt w ciągu ostatnich 40 lat nie zaszkodził komunizmowi tak jak ten Polak.
Inicjatorem budowy pomnika było Stowarzyszenie imienia pułkownika Ryszarda Kuplińskiego. Koszt budowy to 1,5 miliona złotych. Ryszard Kupliński był pułkownikiem Ludowego Wojska Polskiego. W latach 70. z własnej inicjatywy podjął współpracę z amerykańską Centralną Agencją Wywiadowczą. Pod pseudonimem Jack Strong dostarczał Amerykanom informacji o strategicznych planach Związku Sowieckiego i Układu Warszawskiego. Ryszard Kupliński zmarł w 2004 roku. Temat zastępczy, który ma na celu wywołanie dyskusji o personaliach, uważa politolog profesor Andrzej Gill. Ekspert odniósł się w ten sposób do doniesień prasowych, jakoby Donald Tusk miał przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku tworzyć wspólną listę opozycji. Portal Gazeta.pl napisał, że taki scenariusz jest poważnie rozważany przez obecnego szefa Rady Europejskiej. Na liście mieliby się znaleźć ludzie SPO, Nowoczesnej, PSL-u i Lewicy. Wśród kandydatów na europosłów wymienieni są m.in. Bronisław Komorowski, Jerzy Buzek czy Ewa Kopacz. Profesor Andrzej Gill, politolog, zwraca uwagę, że z perspektywy tego, co dzieje się w Polsce i na świecie, tego typu informacje nie mają dziś żadnego znaczenia. Ekspert zauważył, że do wyborów europejskich pozostał jeszcze rok. Sytuacji Polski to nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia, dlatego że wokół nas dzieje się wiele ważniejszych rzeczy, wiele ważniejszych spraw i ja to traktuję po prostu jako element na takiej akcji medialnej, która jest wrzucona po to, żeby ludzi zająć tym, żebyśmy właśnie koncentrowali się na tego typu sytuacjach. Natomiast wydaje mi się, że to naprawdę z punktu widzenia interesów Polski Polaków jest zupełnie. Liberalne media co jakiś czas informują o powrocie Donalda Tuska z Brukseli. Szef Rady Europejskiej typowany jest jako kandydat PO na prezydenta Polski. Donald Tusk zapowiadał, że nie zamierza przechodzić na emeryturę. Selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka ogłosił listę 23 piłkarzy, którzy wystąpią podczas Mistrzostw Świata w Rosji. Wśród zawodników, którzy znaleźli się w kadrze na mundial są m.in. Robert Lewandowski, Łukasz Piszczek i Grzegorz Krychowiak. Miejsce znalazło się też dla piłkarzy z mniejszym dorobkiem w reprezentacji. Są to m.in. Rafał Kurzawa i Jacek Góralski. Kadrę opuściło 8 piłkarzy, w tym m.in. Kamil Wilczak, Krzysztof Mączyński i Tomasz Kędziora. Pod znakiem zapytania stoi występ Kamila Glika. Polski stoper doznał w poniedziałek kontuzji barku, a w związku z tym na zgrupowaniu pozostał Marcin Kamiński. Trener Adam Nawałka przyznał, że wybór 23 piłkarzy nie był łatwy. Powiem tylko, że była to bardzo trudna noc. Wiem doskonale, co czują ci zawodnicy w tej sytuacji, kiedy dowiedzieli się, że nie jadą na mundial. Sam to przeżywałem. Będąc po pierwszym mundialu, kontuzja wyeliminowała mnie z następnego i bardzo dużą wagę przywiązuję do tego, żeby zawodnicy naprawdę czuli się zmobilizowani na tyle w komfortowej sytuacji już przed następnym naszym sezonem jesiennym, bo wiadomo, rusza Liga Narodów i z pewnością będą mieli okazję, aby się pokazać. A pełny skład naszej reprezentacji mogą Państwo znaleźć na www.radiomaryja.pl pod zakładką Sport. Mistrzostwa Świata w Rosji rozpoczną się 14 czerwca. Biało-czerwoni zainaugurują swoje grupowe zmagania 5 dni później meczem z Senegalem. W fazie grupowej Polacy będą walczyć także z Kolumbią. To były wiadomości w Radiu Maryja. Wnuk Lecha Wałęsa aresztowany. Policja znalazła w jego domu zakrwawioną. Uwaga, uwaga! Wiosenny piknik Radia Maryja w Parku Paderewskiego. Niedziela, 17 czerwca, Dzień Ojca. Zapraszamy całe rodziny wraz z ojcami i dziadkami. Będzie rodzinna atmosfera, zajęcia dla dzieci, dobra kuchnia, bar, loteria, niepodległościowe śpiewanie i dobra zabawa. Do tańca zagra grupa Sonet. Niedziela, 17 czerwca, Park Paderewskiego, Dzień Ojca. Brama otwarta już od 9:00. Przeświętą odprawimy o 12:00 w południe. Serdecznie zapraszamy. Kto tam przyjdzie? Przecież ludzie już nawet katolikami nie są w Polsce. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennych.
prasy polskiej. Wyrok na małżeństwo. Unijny sąd wyda wyjątkowe orzeczenie w sprawie normy małżeństwa. Co to oznacza dla Polski? Szczegóły w naszym dzienniku. Pomnika nie będzie. Bez względu na wyniki ekshumacji monument UPA w Kruszowicach nie zostanie odbudowany. Sąd nad pacjentem. Życie mojego syna zależy wyłącznie od opinii lekarzy i sądu. Rozmowa z matką Vincent Lamberta, ofiary ciężkiego wypadku motocyklowego. Parafia z sercem. Stołówka żywiąca codziennie ponad 100 osób. Okno życia, pomoc syryjskim rodzinom. W naszym dzienniku reportaż o niezwykłej parafii w Chojnicach. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Serdecznie zapraszam na doroczną pielgrzymkę do amerykańskiej Częstochowy w Doylestown w Pensylwanii na uroczystości spotkania rodziny Radia Maryja z Ameryki Północnej. W tym roku będziemy szczególnie dziękować Bogu przez ręce Matki Najświętszej za stulecie niepodległości naszej ojczyzny. Pielgrzymka w dniach od 30 czerwca do 2 lipca. Gorąco i serdecznie zapraszamy. Zapisy prezes Familio w Radio Maryja Kanada, pani Jony Strzeżek, telefon 905-845-3553. Zapraszamy na pielgrzymkę do amerykańskiej Częstochowy. Ojciec Jacek już wspomniał, jest już kontakt do pani prezes, pani Anny Strzeżek, 905-845-3553. Powtórzę, 905-845-3553. Chciałbym też przekazać kontakt do centrali Radia Maryja. Jedziemy do amerykańskiej Częstochowy, ale też i nad wodospad Niagara. 29 czerwca, 2 lipca. Wszystko Państwo znajdziecie na stronie też Radia Maryja w Chicago, www.radiomariachicago.org. Otworzycie stronę, pojawi się plakacik, można sobie go otworzyć i kiedy wyjazd, kiedy już dobrze by było być w amerykańskiej Częstochowie, rozpoczynam o 11, żeby nie przyjeżdżać za późno, bo o 12.30 msza święta, ale oczywiście wcześniej koncert będzie. Chcemy się przygotować, może nawet skorzystać z sakramentu pojednania, nawet ucieszyć się może jakąś wspólną rozmową, spotkaniem, no ale to trzeba zrobić trochę szybciej, żeby też nie za późno przyjeżdżać. W centrali zgłaszamy się, telefon 773-385-8472. 773-385-8472 to telefon do centrali Radia Maryja. Też uwaga, Nowy Jork, New Britain. Mamy dla Was informacje. W Nowym Jorku Państwo Jolanta i Andrzej Lewandowscy organizują taki wyjazd do amerykańskiej Częstochowy. Zapraszamy, to już 18 pielgrzymka, to nasza jest tu prawie że 28. 718-326-2298. 718-326-2298. Nowy Jork. New Britain, zapisał Pana Mariana w Connecticut, telefon 860-225-42-53. Powtórzę, Pan Marian w New Britain w Connecticut, 860-225-42-53. Lub w sklepie Poltarex 102 Broad Street u Państwa Białków, telefon 860-225-92-75. 860-225-92-75. Pozdrawiamy też naszych ofiardawców w Chicago, to między innymi
Roman Sipiora, Maksymilian Czusiński, Maria Tadeusz Dudek, Maria Sitarz, Helena Rykiel, Danuta Kochan, Krzysztof Barteczek, Maria Hajnos i Janina Mroczkowska. Bardzo Państwu dziękujemy za ofiary. Ofiarodawcy z Norwich.